Śmieci nie giną w piecu, one wracają do nas przez komin. Nic dodać, nic ująć. Właśnie pod takim hasłem w Zielonej Górze zorganizowano konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych. To jest głównie zapoznanie się dzieci i tak dalej ze takimi problemami dnia codziennego, czyli żeby zwracali uwagę, że co się pali w śmieciach. Niska emisja nie jest powodowana przez zakłady, przez energetyczne jakieś duże kotłownie, tylko tworzy ją właśnie mieszkańcy paląc śmieci złej jakości opał w swoich piecach domowych. Cele konkursu to oczywiście szeroko pojęta edukacja ekologiczna oraz uświadomienie dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem rodziców, o współodpowiedzialności za jakość powietrza w naszym mieście. Myślę, że ten problem jest bardzo ważny, dlatego że z tego też mogą być różne choroby. W tamtym roku robiliśmy podobne taki konkurs, ale to był ogólnokrajowy. Teraz była to inicjatywa nasza z Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. I są bardzo różnorodne, chociaż zdania były podzielone, bo prace były jakby weryfikowane przez pracowników Biura Ochrony Środowiska i zdania były podzielone. A jak wszechobecny problem smogu postrzegają najmłodsi? We wszystkich pracach i plakatach promujących akcję motywem przewodnim był gęsty, czarny, duszący dym. To trucizna, tak podsumowują to uczniowie. I dodają, że palenie w piecach paliwem o niskiej jakości prowadzi do wielu chorób. Cierpią ludzie i zwierzęta. To jest duży problem, bo ludzie chorują na groźne choroby. Tak samo nie tylko ludzie, ale też zwierzęta. Zatruwa to środowisko i jeśli ludzie wyrzucają te śmieci, palą je, to wtedy można na przykład zachorować na jakąś chorobę. W pierwszym etapie zmagań uczniów nauczyciele w placówkach zorganizowali konkursy, podczas których wyłonili najpiękniejsze ich zdaniem plakaty, a wybrane prace trafiły do Urzędu Miasta. Następnie przyznano po 3 nagrody główne dla każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. Nauczyciele podkreślają, że uczniowie na temat smogu i walki z zanieczyszczeniami wiedzą bardzo dużo. Pocieszam się tym, że jak codziennie rano patrzę w TVN24 na paski, które mówią, jak czysta jest nasza Zielona Góra, to jestem zadowolona, że w większości te kolory są zielone. Konkurs ma jeszcze jedno bardzo ważne przesłanie, mianowicie ma zachęcić mieszkańców, właścicieli, administratorów domów jednorodzinnych i wielorodzinnych do podjęcia działań ekologicznych zmierzających do poprawy jakości powietrza w Zielonej Górze.